Państwa bardzo serdecznie na dyskusji premierowej wokół książki redaktor Barbary Turulczyk pod tytułem Z opowieści wschodnioeuropejskich. Bardzo się cieszymy, że przybyli Państwo tak licznie. Mamy nadzieję, że uda się każdemu odnaleźć w miarę wygodne miejsce do siedzenia. Chciałbym przede wszystkim powitać naszych gości, przede wszystkim autorkę, panią redaktor Barbarę Turulczyk. Redaktora Adama Miśnika. Oraz pana profesora Andrzeja Piszka. Pani redaktor Barbara Turulczyk jest autorką kilku bardzo ważnych książek, m.in. wywiadu z Jerzym Giedroyciem, rozmowy z Maison Lafitte. Była sekretarzem redakcji bardzo ważnego pisma opozycyjnego, jakim był Zapis. Była twórczynią i redaktor naczelną istniejących do dziś, obchodzących niedawno 30-lecie zeszytów literackich. Była również autorką na naszych łamach, na łamach krytyki politycznej, kiedy pisała swój esej Opowieść o pokoleniu 1968 roku, który zresztą spotkał się z reakcją i z inspiracją dla, jak sądzę, ciekawej dyskusji, polemiki międzypokoleniowej. Ja dzisiaj chciałbym podyskutować o pewnym doświadczeniu, o pewnym sposobie myślenia pokolenia, którego reprezentantami są Adam Michnik i Barbara Turulczyk, ale nie chciałbym tej dyskusji prowadzić w konwencji konfliktu pokoleń, bo jak czytelnicy będą się mogli dowiedzieć z jednego z wywiadów, który jest zamieszczony w tej książce, którego Barbara Turulczyk udzieliła Cezaremu Michalskiemu, w takiej konwencji wojny pokoleń pani redaktor nie odnajduje się bardzo dobrze. Cztery miejsca w sobie jeszcze są. Tak, zapraszamy. Najstarszy. Tak jest. Prosimy. W ramach walki pokoleń. Prosimy seniorów. Inne kryterium zostało przyjęte. Jedna odważna. Zostały jeszcze trzy miejsca, z którego zapraszamy. Zapraszam. I biorąc eseje, biorąc teksty, biorąc wywiady Barbary Turulczyk za punkt wyjścia, chciałbym zadać kilka pytań, nie tyle ze strony mojego pokolenia, co pytań, które jakoś umieszczają dawne sposoby myślenia, dawne zjawiska, rozumienie pewnych zjawisk historycznych, politycznych we współczesnym kontekście. Ale jednocześnie, żeby jakoś zniuansować te kwestie, która jest jednym z tematów tej książki, kwestie polityczności pisma zeszyty literackie i nie tylko, kwestie... zdołali zająć miejsca. W razie czego jeszcze... Tak, może młodsze osoby też mogą usiąść tutaj blisko nas. Żeby temat czy problem myślenia o polityce, o polityczności pokolenia, które kiedyś było, przystało na czele rewolty marcowej, a kilkanaście lat później
gdzieś było blisko środowiska. Zresztą teraz bym chciałem poprosić profesora Andrzeja Friszkę niedługie wprowadzenie, które jakoś by nakreśliło kontekst, to znaczy myślenia politycznego, myślenia o polityce, środowiska, którego reprezentantami są Adam Michnik, Barbara Torowczyk, no przede wszystkim zaś pism, które z tym środowiskiem, z tym pokoleniem się kojarzą. Tak? To są oczywiście zeszyty literackie, ale to jest też aneks, a gdzieś w tle, gdzieś kontekstem dla tego wszystkiego jest kultura i wiemy, że relacje między tymi pismami były ciekawe i złożone i nieoczywiste. I może na początek, zanim rozpoczniemy dalszą dyskusję, chciałbym poprosić pana profesora Friszkę o takie krótkie wprowadzenie. To jest ogromny zakres spraw. Znaczy, musiałem godzinę chyba mówić, żeby ten temat, tyle pytań wyczerpać. Ja tego nie zrobię. Więc to raczej będą, że tak powiem, takie bardzo nieuporządkowane uwagi, bez żadnej próby syntezy. Po pierwsze, czy mamy do czynienia z pokoleniem? To jest sprawa nieoczywista. No oczywiście w jakimś sensie tak, ale wolałbym mówić tutaj, że mamy do czynienia z pewnym środowiskiem, czyli jakąś częścią tego pokolenia, które przeszło przez pewne doświadczenia, tak, opozycji na Uniwersytecie, buntu marcowego i które rzeczywiście na tle, że tak powiem, tego całego pokolenia marcowego rozumianego dosłownie, no, bardzo się wyróżniło. Bardzo się wyróżniło i stało się ważnym punktem odniesienia. Zarówno dla środowisk innych, alternatywnych w jakimś sensie, na przykład dla ruchu, prawda, bo ludzie są nieco starsi, ale z grubsza biorąc to nie tak duża różnica wieku, jak i młodsi, którzy do tej legendy, do tych postaw, do tego czynu marcowego buntu jakoś się odnosili. To rzeczywiście było środowisko bardzo ważne. Bardzo ważne, które stworzyło legendę buntu studenckiego 68, to znaczy może nie to samo stworzyło, co stało się przedmiotem tej legendy. Stało się bardzo ważnym, jak powiedziałem, punktem odniesienia i które, co nieczęsto w historii się zdarza, nie dały się rozbić przez późniejsze represje. To znaczy po marcu ta grupa, to środowisko nie poszło w rozsypkę, tylko pomimo niewielkich zmian, że tak powiem, personalnych, osobowych, no ktoś tam wypadł, ktoś wyjechał, ktoś się, że tak powiem, oddalił, ale generalnie pozostało na następne dziesięciolecia jako nadal środowisko. I stworzyło przez te lata następne no bardzo ważne akty społecznego działania i społecznego myślenia. Oczywiście przede wszystkim chodzi mi o KOR, chodzi mi o ogromny wkład w Solidarność, no i oczywiście o początki, czy nawet więcej niż początki, w historię III Rzeczpospolitej. Z tych wszystkich przyczyn jest to też środowisko mające licznych wrogów, jak wiadomo, którzy wręcz przez samookreślenie się wobec tego środowiska w gruncie rzeczy sami się definiowali właśnie jako wrogowie tego nurtu. Nie będę tego tematu rozwijał, wiecie Państwo, o czym myślę. To środowisko, ta grupa rzeczywiście stworzyła też bardzo wiele pism i ważnych dzieł intelektualnych, ważnych aktów myśli politycznej. Poczynając od początku, czyli wracam do lat 60. Tak jak Barbara Toruńczyk, w którymś z wywiadów w tej książce zamieszczonym bardzo dobrze to opisuje, oni jako młode nastolatkowie, powiedzmy, wychowywali się na publicystyce roku 56. Publicystyka roku 56. Destalinizacja, Kołakowski, po prostu pomysł na lewicę nietotalitarną, na rewizję marksizmu. No, był czymś, co bardzo było istotne w ich samokształceniu młodzieńczym,
I co nadało pewną dynamikę działań lat 60. do marca włącznie. Następna epoka, lata 70., to jest jakby przewartościowywanie tej tradycji, odchodzenie od korzeni marksizmu na rzecz szukania formuł nadal lewicowych, ale wyraźnie antytotalitarnych. Antytotalitaryzm jest rysem podstawowym, nadrzędnym w sensie politycznym tej grupy, tego środowiska, promieniującego w tym czasie bardzo intensywnie, właściwie właśnie cały krąg Korowski, no i pewnie nie tylko Korowski w innych różnych aspektach, przezwyciężenia postawy ateistycznej. Tutaj przypomnę książkę Adama Michnika, Kościół, Lewica, Dialog w ostatniej polityce, bardzo ciekawie przypomnianą przez Jana Skórzyńskiego. To jest myśl o działaniu społecznym, o tworzeniu alternatywnej kultury i alternatywnego działania politycznego i myśli politycznej o losie Polski, o miejscu Polski, również w relacjach z sąsiadami, o demokracji. Myślę, że można powiedzieć, że to jest też myślenie w kategoriach ideowych. Tutaj najważniejszy był taki lekko żartobliwy tekst Leszka Kołakowskiego, jakbyś konserwatywno-liberalnym socjalistą, ośmielę się powiedzieć, że wszyscy tak właściwie w tym środowisku mniej więcej myśleli o sprawach idei, czyli bez, że tak powiem, silnego akcentu na jeden z tych elementów, a właśnie szukanie pluralizmu i, tak bym powiedział, nie skrajnych poglądów w sensie ideowym. Natomiast w sensie taktycznym, no to mówię, to jest wykorzystanie istniejących możliwości, o tym też Barbara Turyńczyk tutaj pisze, prawda, czyli detant tej konsekwencji, mniejszej represyjności systemu dla tworzenia faktów dokonanych. Takim faktem dokonanym był KOR, takim faktem dokonanym był zapis, takim faktem dokonanym była krytyka, no a prawda, inne też działania społeczne, prawda, wolne związki zawodowe, no to już może nie akurat te osoby, które tu są, były aktywne w wolnych związkach zawodowych, im sprzyjały. To było jednak dzieło jakby całego środowiska opozycyjnego. No i później mamy, prawda, Solidarność i mamy lata 80. W gruncie rzeczy teraz jeszcze chcę przejść do pewnych elementów bliżej tej książki, to znaczy zwracam uwagę na tekst, który otwiera ten tom. To jest bardzo ważny tekst Barbary Turyńczyk. On się nie otwiera tego tomu, przepraszam, to zagadka Malewicza otwiera. Poezja i wojna on się nazywa. I to jest tekst poświęcony grupie Sztuka i Naród, związanej z Konfederacją Narodów w czasie wojny, Bolesław Piasecki, etc. Tekst dotyczy problemu zależności między sztuką a polityką i ideologią zwłaszcza. W jakim zakresie czy można, czy należy, jakie to pociąga za sobą negatywne konsekwencje, właśnie taka jest perspektywa autorki, ocena cały czas obecna. Związanie kultury, literatury zwłaszcza, bo to jest mowa o literaturze przede wszystkim, z ideologią, z konkretną ideologią. Kultura wydana ideologii jako jej narzędzie, narzędzie oddziaływania, narzędzie budowania nowej świadomości, nowego człowieka i tak dalej. Otóż autorka, analizując to zjawisko, wskazuje, że jest to groźne zjawisko. Że jest to groźne zjawisko, że jest to zjawisko, które powoduje instrumentalizację kultury i w gruncie rzeczy wszystko jedno, czy to jest instrumentalizacja przez nacjonalistów, czy instrumentalizacja przez komunistów. Mechanizm jest mniej więcej ten sam, jest to wielkie zagrożenie dla kultury. To jest bardzo ważny tekst, dlatego że on jest jednym z takich programowych tekstów opozycji w ogóle. W gruncie rzeczy całe myślenie dominujące, może nie całe, ale dominujące myślenie właśnie środowiska Korowskiego o kulturze jest właśnie takie, jest walką, że tak powiem, o wyzwolenie kultury spod presji ideologii. Ten tekst zresztą pośrednio też ja lokuję jako tekst pierwszy może w całym sporze o odnoszenie się do tradycji w gruncie rzeczy. Ten podział, który właściwie jest do dziś, a bardzo ważny jest, dzisiaj jest podziałem, może najważniejszym podziałem ideologicznym. Jak odnosimy się do naszej tradycji i kultury? Czy
patrzymy na nią w sposób afirmatywny, czy krytyczny, możemy być krytyczni wobec tej tradycji, no to gdzieś początek tutaj jest w tym tekście zawarty, zresztą on się spotkał ze sprzeciwem, o tym tutaj nie ma, ale jak się czyta, prawda, no, już nie pamiętam, jak ona się nazywała, taka pani była na łamach chyba opinii, zasadniczą... Chylicka. Dokładnie, Chylicka. Zasadniczy sprzeciw, ale także Jerzego Narbuta potem. Jest to jakby tekst ustawiający pewien spór o tradycję, który się potem toczył w wielu, wielu, wielu różnych tekstach, ale sam problem, powiedział, nie jest taki oczywisty, bo natknąłem się, może Państwo tego nie pamiętają, musiałem robić takie opracowanie i w stanie wojennym ten problem powrócił. I to powrócił po naszej, że tak powiem, stronie. To znaczy, na ile kultura może być wolna od uwikłania politycznego. Pismo Wezwanie wtedy drukowane w ogóle jakby programowo głosiło, że tak powiem, że kultura, literatura o tyle ma sens, o ile odzwierciedla walkę ludu przeciwko dyktaturze. Właśnie całe było tak zbudowane. To osobna sprawa, nie chcę za głęboko w to wchodzić. Jest to, że tak powiem, innym słowem, problem w gruncie rzeczy jakoś aktualny, w pewnym sensie nieprzezwyciężalny. Natomiast no, pytanie jest o tą formację i o to pokolenie, jak pan powiedział. Tak, znaczy to środowisko, to pokolenie przyjmując jako własną ideę pluralizmu, wolności i praw człowieka, niepodległości, sprzeciwu wobec nacjonalizmów, wobec wszelkich form, że tak powiem, opresji i dyktatury, to też są te słowa i te sformułowania jednak wytyczają pewną orientację ideową. One nie są przecież kompletnie neutralne. Ale w ramach tego, że tak powiem, tych ram, prawda, otworzyło drogę do swobodnej dyskusji, swobodnej wymiany zdań i tym się charakteryzowały te pisma wymiany idei, sporów o różne sprawy. Zarazem pan pytał o podziały, w sensie, że tak powiem, kto w czym akurat był zaangażowany. No tak, znaczy tu można mówić o co najmniej paru pismach. Oczywiście zapis jest stworzony nie tylko przez Barbarę Toruńczyk, ale także starszych pisarzy, prawda, Jacka Bocheńskiego, Wiktora Woroszylskiego i tak dalej. Więc to trudno powiedzieć, żeby to była sprawa pokoleniowa. Ale niewątpliwie wpływ i udział ludzi tej generacji, Barbary Toruńczyk, potem Teresy Bogucki, jest bardzo ważny, Brańczaka jest bardzo ważny. Krytyka, prawda? No też byli tam ludzie też i ze starszej generacji, a Adam Michnik ją redagował przede wszystkim. Jest Janek Hoffman. No Janek Hoffman to już potem właśnie w stanie wojennym. Tak, oczywiście. To są krajowe te wielkie pisma. No, oczywiście biuletyn informacyjny, to jakby nie pismo publicystyczne, innego rodzaju, ale też, prawda? No mnóstwo jest tych pism, nie będę ich wszystkich wymieniał. Natomiast z emigracyjnych, oczywiście zeszyty literackie i aneks. Bardzo ważne pismo wydawane od 1973 roku na emigracji, aneks około 50 numerów, który jest całym takim archiwum ważnej myśli politycznej. Jakie w tym wszystkim miejsce ma kultura? No, kultura tworzyła pewien wzorzec. Kultura tworzyła pewien wzorzec myślenia o Polsce w ogóle. To znaczy myślenia kategoriami nienacjonalistycznymi, a niepodległościowymi. Kategoriami nie opcji na jedną ideologię, ale niewątpliwie na demokratyczny pluralizm. Żywego zainteresowania naszymi sąsiadami. To jest bardzo ważne w kulturze, prawda? Zainteresowanie Ukrainą, Rosją, Litwą. To towarzyszyło całej tej formacji. No i co tu dużo mówić, kultura też była takim w sensie osobistym, prawda, doświadczeniem pomocy, oparcia, kontaktów, zbierania pieniędzy na różne inicjatywy opozycyjne. Giedryś to wszystko popierał i się tym jakoś opiekował.
Tu zresztą, ja nie będę tego wszystkiego teraz odnajdywał, tych cytatów, bo to za dużo czasu by zajęło, ale tutaj tych odwołań do kultury jest bardzo dużo w książce Barbary Toryczyk, a tekst, który tutaj, nie pamiętam jaki jest jego tytuł, uważam za jeden z najlepszych o kulturze i o Jerzym Giedroyciu. Chyba tak, to koniec. Ta lekcja Jerzego Giedroycia, dokładnie. Bardzo polecam. Tak jak i w ogóle inne teksty. To może tyle. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tutaj w tym pana wprowadzeniu zarysowało się kilka wątków, które jak myślę są kluczowe dla opisania sposobu myślenia tamtego, chyba rzeczywiście środowiska, wydaje mi się, to jest też to intuicyjnie stwierdzone, to jest chyba lepsze, bardziej adekwatne określenie. Było kilka takich wielkich problemów czy wielkich pojęć, z którymi wasze środowisko się zmagało intelektualnie, nie tylko. I o nie chciałbym zapytać. Do wątku roli kultury powrócił na koniec, tego wątku, o którym profesor Friszko wspomniał bezpośrednio. Natomiast najpierw chciałbym zapytać o problem utopii. Dlatego, że to słowo nie miało dobrej prasy po 1989 roku. Jest zarazem słowem wieloznacznym i nawet w tej książce pojawia się co najmniej w dwóch znaczeniach. W jednym z wyraźną taką negatywną konotacją, w drugim przypadku chyba nie. W liście do przyjaciela pisanym przez Barbarę Toruńczyk w roku 1994 pada takie zdanie: wchodzi na scenę środkowoeuropejski intelektualista, który docenia zdobycz Zachodu w zakresie wytworzonego tam porządku życia, obawia się o jego kruchość, rozumie, że porządek ten jest silny i prężny, o ile nie wspiera się na utopii. Jak rozumiem, chodzi tu przede wszystkim o utopię w sensie takiego zamkniętego projektu społecznego, do którego politycznie próbujemy jakoś przykroić metodami inżynieryjnymi rzeczywistość społeczną. Jak to Barbara Toruńczyk chce zaoponować już w tym momencie? Czy... Nie, tylko to jest jedno znaczenie tego słowa, ale jest jeszcze drugie. W eseju o Europie Środkowej, o królach i duchach, taką utopią, która jest powołana, aby uobecniać polityczne aspiracje zniewolonych narodów, taką utopią jest nazwana Europa Środkowa. I tutaj wyczuwam raczej pozytywne takie pozytywne skojarzenie chyba wywołuje to słowo w tym akurat kontekście. No i ja bym chciał zapytać, czy we współczesnym kontekście, w którym ten porządek zachodniego świata przestał być taki prężny i oczywisty, w którym on jest w dość, jak sądzę, ewidentnym kryzysie, tak? W którym bardzo wiele oczywistości z lat 70. czy 80. oczywistych być przestało. Ja myślę na przykład o funkcjonalności tego modelu, który obecnie działa na Zachodzie. Czy w tej sytuacji utopia dalej powinna być czymś, co próbujemy jakoś wyegzorcyzmować, wyprzeć, uznać, że jest to przede wszystkim zagrożenie dla porządku społecznego? Czy może nie? Czy może potrzebujemy właśnie w tym momencie jakiegoś takiego intelektualnego otwarcia, tak? Poszukiwania jakiegoś horyzontu, wykroczenia poza to, co jest. Tak? Bo oczywiście dużo bardziej, oczywiście myślę o utopii bliższej tej, o której pisał Leszek Kołakowski, w sensie ideowym pojęcia lewicy, prawda? Jako pewnym horyzoncie normatywnym, który daje nam energię, prawda? Do tego, żeby to, co dziś jeszcze niemożliwe, być może stało się kiedyś możliwe. No oczywiście nie w sensie leninowskim, takim jak on w tym zresztą samym artykule krytykował. Tak? Więc to jest to pytanie o utopię, które jak wydaje się, to było chyba szalenie ważne pojęcie, szalenie ważne zjawisko dla waszego środowiska w latach 60., 70. i 80. I czy nie jest tak, że dziś być może należałoby je potraktować zupełnie inaczej, być może nieco przychylniej na nie spojrzeć? Dziękuję za to pytanie. No, nie mam odwagi odpowiadać na nie, dlatego że widziałam na sali pana profesora Jerzego Szackiego, który ma dużo więcej do powiedzenia na temat utopii, niż my tutaj możemy
ad hoc wyciągnąć z rękawa. Odnosząc się do tego cytatu, no to było list do przyjaciela 1994. Ja pisałam rzeczywiście do przyjaciela, to było kontekstowe rozumienie, czysto. Chodziło po prostu o próbę no, tego, że każdy chciałby żyć w Lubelce, jak mówił Tomasz Mann, Lubelka jako styl życia. No ale Lubelka musi powstać i ona nie powstaje w sferze utopii, ona powstaje w sferze działania klasy średniej, tworzenia po prostu. I to jest w tym duchu, mówiłam o kruchości tego ładu, bo Lubelka mogła się wykazać akurat bardzo trwałym osiągnięciem w budowaniu kapitalizmu, a myśmy próbowali wtedy dopiero i rzeczywiście było to bardzo kruche. Więc tutaj pojęcie utopii no, no, można by mnożyć. Ale czym była utopia w naszym życiu? Myśmy bardzo często oczywiście odwoływali się do utopii. I trzeba mieć świadomość, że utopia towarzyszy w ogóle życiu społecznemu. Nie ma życia społecznego bez utopii. Zawsze wszyscy chcą, żeby było jakoś inaczej, żeby było jakoś lepiej. I to jest właśnie, to się nazywa sfera marzeń, która... kiedy przybiera jakąś zamkniętą postać, staje się utopią doktrynalną, niebezpieczną i myśmy w gruncie rzeczy ukształtowali się przeciwko takiemu rozumieniu utopii i w ogóle przeciwko takiej utopii. Nasza pierwsza obserwacja, kiedy widzę tu Adasia Michnika, przypominam sobie, że widziałam go po raz, no może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych lat w klubie poszukiwaczy sprzeczności, kiedy mieliśmy po lat 16-17 i była tam dyskusja i to temat poruszył Adam, że my jako młodzi marksiści w jakim stopniu jesteśmy odpowiedzialni chyba moralnie za łagry, bo przecież wiemy, że są łagry. Łagry są w Związku Radzieckim. Myśmy znali ludzi, którzy właśnie wtedy wracali z łagrów i jako młodzi marksiści musieliśmy się z tym problemem w jakiś sposób uporać. Czy my jesteśmy za to moralnie odpowiedzialni? Czy my, myśląc w kategoriach marksizmu, dążymy, czy jesteśmy odpowiedzialni za taką realizację tych utopijnych marzeń, którym był Związek Radziecki? I to, co nas określiło, to był ten bunt właśnie etyczny przeciwko temu. Myśmy szukali jakby tej determinanty, która pokazuje, w jaki sposób realizacja utopii staje się rzeczywiście niebezpieczna, bo o utopii można mówić, ale utopii nie można realizować w sposób utopijny. Ją się realizuje faktycznie, tu i teraz. I w tym sensie nas to interesowało. Więc... Tylko jeszcze dopytam. Przepraszam. Jeszcze bym... Dopytał. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na to różne rozumienie tego pojęcia. Bo tak jak mówię, utopia taka, jak ją na przykład definiował Leszek Kołakowski już w okresie rewizjonistycznym, prawda, to nie była utopia leninowska. Tak? Ta, do której on się odwoływał. To nie był zamknięty projekt społeczny, określony, napisany, uznawany za naukowy, tak, do którego gdzieś tam najczęściej przemocą próbujemy przykroić tą społeczną rzeczywistość. Tak. On mówił o pewnej takim, no, tak ja to czytałem, normatywnym horyzoncie pewnym, tak, to znaczy tym, jakby świat mógł wyglądać lepiej i że to nie jest tylko kwestia jakiegoś marzenia czy jakichś roi, no, ale kwestia pewnego miernika, na przykład tego, co chcielibyśmy osiągnąć w polityce, tak. A zarazem, tak jak mówię, nie jest to zamknięty projekt, do którego siłą, bo to jest też największy problem, tak, przemocą próbujemy dostosować to, co zastajemy, tą niedoskonałą rzeczywistość. Tak, no Leszek Kołakowski oczywiście tak mówił wtedy, no ale przecież mówił też o tym i wszyscy się z tym zgodzimy, że w gruncie rzeczy no, to, co się nazywa w tym sensie utopią, jest realizowane nie przez socjalistów, komunistów, tylko jest realizowane przez rządy Zachodu w tej konkurencji o utopię, że w gruncie rzeczy wszystkie hasła utopijne, żeby ludziom było lepiej, podjął praktycznie Zachód, budując no, system komunistyczny, kapitalistyczny.
budując państwo. Oczywiście. I przejął wszystkie te hasła, realizując je. Także utopiści mają tutaj mało do powiedzenia. Można. Mnie się wydaje, że ten cały rys antutopijny, on ma dosyć prostego adresata. To jest spór z taką wykładnią marksistowsko-leninowską, która mówiła, że to, do czego dążymy, co realizujemy, to jest społeczeństwo bezklasowe, bezkonfliktowe, społeczeństwo, gdzie, no tam wiadomo, były takie notatki już nie Lenina, ale Karola Marksa, prawda, tam, że kto będzie chciał swoje te talenty realizował, jak będzie chciał i tak dalej. I w świetle tego doświadczenia nie było podstawy, żeby wątpić, że socjaldemokraci w początku XX wieku wszystko to mówili cynicznie. Rzekałski, Bernstein, Róża Luksemburg, Lenin, Plechanow, że to po prostu byli gangsterzy, którzy się chcieli do władzy dorwać i założyć system obozów koncentracyjnych. To był pewien proces. I kiedy myśmy wtedy zastanawiali się, to przypomniała tutaj Basia, nad tą odpowiedzialnością za Łagry, to była potrzeba uświadomienia sobie, jak najpiękniejszymi ideałami i hasłami bywa wybrukowane piekło. I mnie się wydaje, że to był też pewien horyzont debaty, jaki był wokół listu otwartego Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do partii, tego słynnego do dokumentu z 65 roku. Utopia, ta dwuznaczność, o której pan tu mówi, oczywiście, że niezależnie od tego, co Leszek wtedy myślał, bo tego nie wiemy, możemy tylko spekulować, ale mnie się wydaje, że pan to trafnie odczytuje, że Leszkowi chodziło o to, żeby przełamać ten horyzont dogmatu, że ma rządzić komunistyczna partia, każde inne myślenie jest myśleniem utopijnym, czyli nierealistycznym, czyli marzycielskim i tak dalej. Natomiast dlaczego trzeba marzyć? Trzeba mieć ten horyzont w tyle głowy. No to by była taka dalsza, jeśli chodzi o pańską drugą część pytania, które już wychodzi poza książkę Basi, mianowicie jak to się ma do dnia dzisiejszego. Mnie się wydaje, że dopóki mówimy o utopii jako o pewnym natchnieniu do marzenia o lepszym świecie, o świecie bez terroryzmu, bez nienawiści rasowych, bez nietolerancji religijnych, bez dyktatu, to jest w porządku. Natomiast jeżeli pojawia się ruch polityczny, który mówi, to jest mój projekt i ja go zrealizuję, ale ponieważ świat jest zły, grzeszny, nędzny, skorumpowany, przeżarty wszystkimi zarazami współczesności, to ja to muszę zadać siłą, bo inaczej on się będzie bronił przed. No więc to jest to, co jest dziś piekielnie niebezpieczne. Oczywiście na to można odpowiedzieć, że to, co ja mówię, to jest deklaracja bezsilności. Dlatego, że jeżeli się nie sięgnie po siłę, to w stosunku do gangsterów popolitycznych, którzy tych skrupułów nie mają, jesteśmy bezsilni.
moja odpowiedź na to jest konstytucja. To znaczy musimy się porozumieć, że istnieje ten horyzont prawny i że monopol na używanie siły są do tego, są mają konstytucyjnie uprawnione do tego instytucje. To jest też oczywiście niedoskonałe, ale właśnie odrzucenie utopijności w tym sensie, jak to funkcjonuje w książce Basi, przynajmniej tak jak ja zapamiętałem to w naszych debatach, to było odrzucenie tego przekonania, że taki świat jest możliwy w ogóle i że on jest możliwy do realizacji przez ludzi dnia dzisiejszego. I to był może ten najgłębszy konflikt, który nas dzielił od naszych rówieśników z Paryża, z Rzymu, z Berkeley czy z Berlina Zachodniego. Dziś jesteś przyjaciółmi, ale to nie myśmy się w tej sprawie wiedzieli, tylko oni. Cohn-Bendit, Glucksmann, niejeżujący Rudi Duczkę, Flores i tak dalej. Choć zmieniali się w bardzo różnych kierunkach, jak wiemy, bo Glucksmann i Cohn-Bendit to są dwie zupełnie różne drogi polityczne, no, podejścia. Ale w sumie ich więcej łączy niż dzieli. W jakimś sensie jestem o tyle usatysfakcjonowany, że noszę wrażenie, że z pana wypowiedzi wynika, że problemem jest nie tyle utopia, co przemoc i próba jakiegoś takiego gwałtownego przyspieszenia. Tak? No nie, jeżeli pan sięgnie po taką klasyczną książkę, jak Państwo, a rewolucja dość znanego XX wieku autora, powiedzmy, że Ilicza Lenina, z tą wizją, prawda, że kucharka będzie rządziła państwa, no to nie jest po prostu przemoc i przyspieszenie, to jest głęboka wiara, że ten projekt jest realistyczny. No i jak się kucharki wzięły do rządzenia, to się nie skończyło niczym dobrym. Pokazuje książka Sowiety od kuchni, którą wydaliśmy jakiś czas temu. Kucharki to jednak miały nie do końca taki duży wpływ na władzę w Związku Radzieckim. Ma pan rację, kiedy ja mówię kucharki, to mam na myśli aparatczyków o poziomie intelektualnym, bo nie moralnym. Moralnie kucharki stały wyżej, tylko intelektualnym i kompetencji. W jakimś sensie od myślenia o utopii, od myślenia o zmianie świata, wydaje mi się, że można przejść do kwestii tego, jaki był zamysł, jaka była idea przewodnia tych ruchów niezależnych, które zaczęły się pojawiać w latach 70. ruchów demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Barbara Turunczyk pisze o nich w kilku miejscach i wydaje mi się, że takie dwa fragmenty są szczególnie interesujące. Jeden to jest fragment z tekstu o królach i duchach, w którym pisze o takiej idei przewodniej tych ruchów. Dążenie tej samej epoki jeszcze bardziej dziś powszechne, by oprzeć relacje społeczne na więziach podstawowych i bezpośrednich, tworzenie pajęczyny kooperatyw i koncentrowanie się na programie samoorganizacji, to wcielanie w życie wizji człowieka w związku z drugim konkretnym człowiekiem. To jest jeden fragment. Jest jeszcze drugi. To również o ruchach demokratycznych działających w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, także w ZSRR. Klimat ideowy tych ruchów kształtują ideały wspólnotowe, nastawienie antyrepresyjne i wolnościowe, stronione od zamkniętych doktryn i utopii, na ogół cenią realizm i umiar i choć całują się swoistą apolitycznością, to silnie akcentują przecież pewne idee generalne, te, na które składa się protest przeciw przemocy i zniewoleniu, postulat swobód politycznych i narodowej niezawisłości, hasło obrony praw człowieka i poszanowanie
zasad pluralizmu. Wszystko to pozwala widzieć w tych ruchach przedłużenie często nieświadome zachodnioeuropejskiej tradycji politycznej zbierający nurt demokracji. I w związku z tym moje pytanie przede wszystkim dotyczy tego aspektu wspólnotowego, tego aspektu więzi, tego aspektu samoorganizacji. Czy nie jest trochę tak, że tradycja tych, że w jakimś sensie tradycję tych ruchów zagubiliśmy, dlatego że ja widzę tutaj dwa kierunki, w które one podążyły, z których żaden nie odpowiada pierwotnej idei. Jeden to jest taki indywidualizm rozumiany bardzo wąsko, tak? To znaczy jako taką wizję społeczeństwa, w którym każdy jest kowalem własnego losu i każdy powinien sam sobie radzić. A druga to jest taka wizja antykomunistyczna, w której, panie redaktor zresztą o tym pisze w innym tekście, dlaczego Endecja, w którym solidarność zastąpił solidaryzm. Tak? To nie jest do końca to samo, bo zamiast koncentrować się na no właśnie więziach międzyludzkich, tak? Na budowaniu tych więzi w praktyce społecznej, zaczęliśmy myśleć przede wszystkim o zbudowaniu takiej jednolitej, znaczy o pewnym konstrukcie społeczeństwa, czy nawet narodu, jak pewnie takiej jednolitej masy przeciwstawionej, skonsolidowanej przeciwko opresyjnej, zazwyczaj domyślę też okupacyjnej, obcej władzy. Tak? W związku z tym moje pytanie brzmi, do jakiego stopnia te tradycje, o której pani pisała tutaj, pisała pani na bieżąco, kiedy ta tradycja się tworzyła, kiedy ona istniała, działała, do jakiego stopnia ona pozostała żywa, bo no właśnie, moje wrażenie jest takie, że z tradycji ruchów demokratycznych lat 70. i 80. niestety zostały przede wszystkim te dwa wątki, to znaczy ten indywidualizm taki antyetatystyczny, który najczęściej przejawia się w radykalnie wolnorynkowym myśleniu, a z drugiej strony no myślenie taki paradygmat antykomunistyczny, prawda, taki, który jest pewnie najbliższy jakoś polskiej prawicy. I czy podziela pani to zdanie? To znaczy, że czy oboje państwo podziela się to zdanie i czy i jeśli tak, to dlaczego tak? To dlaczego tak się stało? Ja będę powiedziała. Rzeczywiście to jest cytat z mojej pracy pisanej chyba w 86. No tak, pisane w 86. 86-87 i to jest pisane z mojej perspektywy. Ja tego z nikim nie konsultowałam. Pisałam o tym. Byłam wtedy w Paryżu, nawet w Stanach, kiedy się tym zajmowałam. I muszę powiedzieć, że spotkała mnie duża krytyka z powodu właśnie tego akcentowania konkretnej więzi, konkretnych, że to jest taki jakby postulat cofania nas do średniowiecza. To mówili dawni marksiści, którzy to jest nasz problem. Przejście od myślenia w kategoriach uniwersalnych, odziedziczonych pojawów w tym schemacie rewolucji francuskiej, do konkretnych. To jest nasz wielki problem. Nie zatracając tych wartości ogólnych. No, mogę tu odpowiedzieć, no, że podzielam pana wrażenia, że coś było, coś się zaiskrzyło, coś powstawało. Dalej to moim zdaniem istnieje, ale istnieje na dużo na innym szczeblu społecznym. Na przykład powiem, że moja redakcja realizuje tego rodzaju więzi. I na pewno są instytucje, gdzie one są realizowane, chociaż ich ideał jest niekoniecznie pokrywający się z życiem instytucjonalnym. Rzeczywiście zgadzam się z tym. Poszliśmy w innym kierunku. Zgadzam się z tym, że bardzo dominuje ta więź indywidualistyczna. Nawet powiedziałabym silniej niż na Zachodzie. Bo na Zachodzie ona znajduje jakieś granice w krytyce stosunków społecznych, które są już tam znane od dłuższego czasu. Tyle, zgadzam się. Także to jest zatem dlaczego? Dlaczego do tego doszło? To znaczy do tego rozejścia się pana zdaniem. Chyba, że nie podziela pan diagnozy, bo to też jest możliwe. Znaczy, cóż, no poszliśmy, mówi pan, tak samo mówi Basia,
ja tam nigdzie nie szedłem. Ja bym powiedział tak. W moim horyzoncie sprzed 89 roku nie było miejsca na to, co pan dziś nazywa kapitalizmem. No wszyscy chyba to... Nie rozumiem. To pojęcie jest też powszechnie używane. No mi pan takie nie opowiadano i ja nie używam. Ja mówię, że gospodarka rynkowa. Opadał mi na jakiejś debacie w Gdańsku, gdzie był Lech Wałęsa i gdzie był Tadeusz Mazowiecki i Karol Mazelewski. I Wałęsa powiedział, że myśmy walczyli o kapitalizm, myśmy nie mówili tego, no, jak to Wałęsa. Na co Mazowiecki się zerwał i powiedział, ja za kapitalizm nawet bym nie tylko 9 lat więzienia, nie wiedział nawet 9 minut. I oczywiście ja go rozumiem, ale jakbym go zapytał, czy byś siedział za wolną Polskę, to pewno bym odpowiedział, żeby siedział. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. I pan, to tutaj trzeba popatrzeć na to, co się w ogóle dzieje dziś ze światem, a szczególną uwagą trzeba spojrzeć na to, co się dzieje z regionem tych krajów postkomunistycznych. Wszystkie spory o Polskę, które się dziś toczą, mnie wydają się piekielnie prowincjonalne. Ciasne. Dlatego właśnie, że nie ma tej perspektywy szerszej. Gdyby na to spojrzeć. Z perspektywy debat, które się w Rosji toczą. W Czeskiej Republice, na Węgrzech, w Rumunii, w Słowacji, czy na Bałkanach, już nie wspomnę o Chinach. To byśmy zobaczyli, że mamy do czynienia z procesem historycznym i oczywiście jak każdy tego typu proces historyczny ma swoje limity. Pan w tym procesie swoim wspomniał, że dzisiaj jest sytuacja kryzysu tego, co pan nazwał kapitalizmem. Od kiedy ja żyję, a żyję to dość długo już, to ja słyszę, że kapitalizm jest w sytuacji kryzysowej. To był na początku ogólny kryzys kapitalizmu, później był szczególny kryzys kapitalizmu, później w 1968 roku Herbert Marcuse ogłaszał, że Stany Zjednoczone nieuchronnie dążą do faszyzmu, że tego on się właśnie nie liczył, nie różni od latynoamerykańskich dyktatorów. Krótko mówiąc, że kapitalizm leży martwym bykiem. Mnie się wtedy zawsze przypomina ta sowiecka anegdota, jak tego Rabinowicza wysłali na zachód, tam jakieś misje, on wrócił, nazywany partyjnym, no teraz to wyszło, Rabinowicz, opowiedzcie, jak kapitalizm gnije i kona. On mówił, to wiesz, krótko, nie pięknie umierają. Więc z tym kryzysem ja był wstrzemięźliwy. Nie znaczy to, że tam nie ma wielu kryzysów. Są, no to oczywiście. Natomiast ta taka zdiabolizowana wizja kryzysu, który czasami odnajduje w głosach młodych, nazwijmy to leftystów, czy gorszystów, że właśnie już to na przykład taki bardzo młody, jak mój kolega dobry Jacek Żakowski, który spasił 16-latka, wiesz, już koniec, już leży, ma martwym bykiem, z tego już nic nie może być dobrego. To sprowadza do absurdu, że nie. Oczywiście możemy pożartować, że Karol Marx co parę lat, jak on The Economist czytał bardzo uważnie, i on co parę lat, jak tam był kolejny jakiś drobny kryzys, to on wieszczył, że ten już jest na pewno ostatni. Tak, ja cekuję. Ale to jest prawda. Tak po prostu było. I jeżeli się analizuje myśl tych ludzi, czy to jest to genialny, to trzeba brać poprawkę tam. Jeśli pan pozwoli. Tak, tylko mógłbym dopytać, bo kiedy mówimy o kryzysie, to oczywiście nie mówię.
Kryzys nie oznacza, że ten system musi się zaraz zawalić albo przemienić koniecznie w coś zupełnie innego. A już na pewno nie, że porządek na jego gruzach będzie lepszy. To już jest ostatnia myśl, która mi przychodzi do głowy w tym momencie. Chodzi mi po prostu... Tych kryzysów faktycznie było wiele. Z nie wszystkich kapitalizm wychodził lepszy, jeśli wychodził, to czasami bardzo wielkim kosztem. Te koszty były czasem gigantyczne, prawda? No, żeby pomyśleć o II wojnie światowej chociażby. W związku z czym w tym sensie nie chcę bagatelizować tego sformułowania, zarazem nie planuję demonizować. To nie o to chodzi. To chodzi, nie chodzi raczej o to, i zgoda co do tej prowincjonalności, mówi pan, że to są jakby tematy, o których się dyskutuje na całym świecie. Na przykład problem więzi, tak? Problem tego, że społeczność, znaczy problem solidarności społecznej, tak? Który jest problemem wszystkich w zasadzie społeczeństw zachodnich obecnie. Tak? To nie jest żadna polska specyfika. Ja nie głoszę tezy, że problemem z więzią społeczną w Polsce nie jest nasze Balcerowicz. Tak? Nie o to chodzi. Natomiast pytanie moje brzmi, że w 80 roku, później w latach 70 nie, ale w 80 roku wydaje się, że solidarność była dla Zachodu, dla wielu ludzi na Zachodzie, także dla ludzi lewicy, także często byłych komunistów albo marksistów, była jakimś takim, nie wiem, ostatnią nadzieją, jakąś ostatnią utopią, że może jeszcze się uda, może to się uda. Dla mnie też. Tak, ja rozumiem. I nie chcę pytać, dlaczego nie zrobiliśmy w 89 samorządnej Rzeczpospolitej, bo to jest na inną dyskusję, kwestia, tylko czy nie sądzi pan, że udało się... Dlatego, naród tego nie chce, proszę pana, pan naród jest taki. Dlaczego, czy nie uważa pan, że bardzo mało z tej właśnie solidarystycznej, w sensie solidarności, nie solidaryzmu, tak? Tradycji i tych idei, że stosunkowo mało udało się przenieść po 89 roku. I to nie jest, chodziło o to, żeby tu nie był kapitalizm, tylko jakaś trzecia droga, tylko że kapitalizm też są bardzo różne, jedne są mniej, drugie bardziej solidarystyczne. Tak się zgadzam z panem. Rzeczywiście i tutaj należy do tych ludzi, którzy byli entuzjastami tego pomysłu Jacka Kuronia, tak to to był jakiś pomysł. Dlaczego to nie wypaliło? No, tutaj mogę panu odpowiedzieć tylko jako człowiek biegle oczytany w pismach Karola Marksa. Dlatego, że całokształt stosunków społecznych do tego nie dojrzał. W momencie, kiedy dojrzeje, to wtedy się będziemy martwić. Nie dojrzał. Może nie martwić, może... Albo cieszyć. No, nie ulega żadnej... Jeżeli w żadnym z krajów postkomunistycznych ten projekt nie zwyciężył, ani nawet nie zaistniał na głęboką skalę. A przecież wszędzie się mówiło trzecia droga. To był pewien taki refren, prawda? I pierwszy raz usłyszałem właśnie na Węgrzech, jak mój przyjaciel Janusz Kisz, dyskutując z ówczesnym premierem Antalem, powiedział, trzecia droga to droga do trzeciego świata. Bo to jest dobra anegdota, tylko właśnie znowu kłopot polega na tym, że po raz kolejny powtórzę, nawet kapitalizmy są różne, bardzo różne. Z bardzo różnym poziomem nierówności, z bardzo różnym poziomem solidarności społecznej, prawda? Więc, odnoszę wrażenie, że u nas przynajmniej na poziomie idei, niekoniecznie na poziomie instytucji, bo to jest bardziej złożone, tak? Ale że jednak dominowała ta idea, to wyobrażenie kapitalizmu w Polsce, no, które bardzo odbiegało od ideałów, które gdzieś tam wyrastały na gruncie tych ruchów z lat 70. i 80. Ja myślę, że pan rację. Problem, tak jak ja to dziś patrzę, bo ja wtedy prawdopodobnie bym panu odpowiedział inaczej. Polegał na tym, że przed społeczeństwem polskim i przed jego elitami stanął następujący wybór. Co najważniejsze? Otóż najważniejsze było i wokół tego był konsensus, odbicie się od dna za cenę nierówności, za cenę korupcji, za cenę skandali, za cenę niesprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Przecież
w tej transformacji, która w sumie okazała się ogromnym sukcesem, by była założona fundamentalna niesprawiedliwość. Ideą Solidarności, a przedtem tego pokrycia sześciotośnie, koru, tego całego ruchu była idea emancypacji świata pracy. Balcerowicz nie miał żadnej emancypacji. Konkurencja. Nie, jak mówi chrześcijaństwo, jeden do drugiego brzemiona noście, tylko przeciwnie, rywalizujcie ze sobą. Wyślij szczur. Jakieś prawdziwe zdumienie. Takie środowisko wrocławskie, gdzieś mnie zaprosili, gdzie odpowiadając na pytanie, miałem szczerze, że ja nie lubię kapitalizmu. Ja mam serce po lewej stronie. Ale po prawej mam portfel. No, ja wiem, że to była jedyna droga tego odbicia się. Teraz oczywiście kapitalizm w Polsce, w ogóle wszędzie, rynek nie ma ludzkiej twarzy. I teraz rzeczą ruchów obywatelskich, ruchów społecznych. I w tej materii uważam, że pana intuicja jest i słuszna, i głęboka bardzo. To jest dziś wojowanie o tę ludzką twarz. Im więcej społeczeństwa obywatelskiego, tym bardziej stępione są te wilcze zęby rynku. Ale to nie jest świat doskonały i nie o takie Polskę my byśmy walczyli. Ale jak wszystkiego nie możesz zmienić, to musisz pokochać. I trzeba pokochać tę Polskę, jaką mamy, bo ona jest wolna, bo jest demokratyczna, bo jest niepodległa, bo jest prozachodnia, wolna od cenzury. Polska otwarty kraj, warto było to walczyć. Ale oczywiście to nie jest żaden utopijny ideał, za który warto kłaść głowę pod Ewangelię. Ja dopowiem, że tak powiem, czy chciałem tu wejść panu Michałowi w sukurs w pewnym sensie. Bo Adam jednak, jest to pewien, że tak powiem, nie wiem czy kryzys, ale pewna zmiana w ramach, że tak powiem, kapitalizmu polegająca na globalizacji. Ale znaczy, nie pierwsza w twoim życiu. Ale to jest dosyć istotna zmiana, prawda? Topnienie klasy robotniczej, prawda? Pojawienie się wielkich rynków wschodnich. To są jakby takie zmiany, które poniekąd też uderzają w ten projekt, który kiedyś niosła Solidarność, czy wasza formacja. Po prostu świat się tak daleko zmienił, że w zasadzie nie ma narzędzi do hamowania pewnych zmian, albo nie wiem, panowania nad nimi. One są tak ogromne, że naprawdę jak słyszymy, że przerzucają przemysł okrętowy na Daleki Wschód, no co można z tym zrobić? Ale nie zna na dzień przecież. No ja wiem, ale to są procesy, że tak powiem, bardzo głębokie, które myślę, że zaskoczyły wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o Polskę i pewną wizję właśnie dawno jeszcze solidarnościową, no to oczywiście one się do tej rzeczywistości odnosić nie mogły, bo jej nie było. Odnosiły się do rzeczywistości społecznej lat 80., a ta zmiana to są przede wszystkim lata 90. Natomiast to, co myślę, że warto jeszcze dopowiedzieć, żeby wrócić jakby do tematu trochę tej książki właśnie, żebyśmy nie polecieli już kompletnie poza tą książką, to proszę zwrócić uwagę na element, który właściwie jest najważniejszym elementem tej książki, czyli kultura, prawda? Kultura i jej znaczenie w tworzeniu horyzontu myślenia o sprawach różnych, w tym o polityce, bo w zasadzie o tym jest ta książka. I tu bym się zgodził znowu, że tu mamy pewien kryzys. Mamy ten kryzys, który z kolei wynika z marginalizacji znaczenia tej formuły kultury. Ta kultura wysoka jakby się dużo bardziej cofa w pewne nisze, niż to było jeszcze w czasach mojej młodości.
I można się zastanawiać nad mechanizmem zmiany. Ja uważam, że to jest skutek, tak powiem, komputeryzacji. Znaczy komputer i wszystko, co jest pochodne, tworzy, że tak powiem, bardzo powszechny i bardzo agresywny obieg informacji, kultury, poziomu tej informacji, charakteru tej informacji, kultury obrazkowej, która siłą rzeczy, że tak powiem, cofa w niszę tą refleksję no, na tym poziomie, jak mamy na przykład w tej książce. I to jest, bym powiedział, od ekonomicznych wyzwań moim zdaniem nie mniej groźne wyzwanie. Nie mniej groźne wyzwanie, którego oczywiście też wcześniej nie można było przewidzieć, ale ono oczywiście tworzy groźbę ogromnej popularności sprymityzowanych przekazów, ocen, diagnoz i haseł. Utopi w tym złym sensie, prawda, która nie jest taka, jak tutaj dyskutowaliście Państwo o utopii, jak o pewnym projekcie intelektualnym, tylko utopii, no takiej, powiedziałbym, agresywnej i bardzo prymitywnej, z którą szczerze się spotykamy dzisiaj. No, ona głównie polega na agresji wobec tego świata, czy tych elit, czy tych stosunków społecznych i nie ma nic do zaproponowania, bo nie musi mieć nic do zaproponowania, jest po prostu agresją. Ja bym zwrócił w tym kontekście, wracając do książki, uwagę na książkę Barbary i tekst o endecji. Dlaczego endecja? To jest tekst dawny, bo on jest z końca lat 70. Tak jest, tak jest. Ale to jest bardzo ważny tekst, chociażby właśnie przez fakt, że mamy dzisiaj prawicę. Jak wszyscy wiemy, mamy bardzo powszechną, ogromną, liczebną prawicę. Natomiast ten tekst pokazuje, właśnie jest opowieścią o prawicy, o różnym rozumieniu tejże endecji. O to, co z tej endecji można wziąć, jakie elementy jej własnej historii, jej diagnoz społecznych, jej wrażliwości, które również się mogą przydawać dla ugrupowań, do myślenia, prawda, dla ugrupowań odległych od ideologii endeckiej. Jak ja sobie tak to czytałem dzisiaj, wczoraj ten tekst właśnie o endecji, to właśnie to przerażenie, że to, ten poziom, że tak powiem, myślenia politycznego, który Barbara tam odtwarza, no w ogóle dzisiaj nie funkcjonuje. To w ogóle co z tego zostało? Zostały hasła, krzyki, jakieś wymachiwanie pięścią. No żadnej myśli nie ma przecież w tej, że tak powiem, współczesnej analizie prawicowej, oprócz takiego ideologicznego zawołania, prawda? Które oczywiście też należy do tradycji endeckiej, jak najbardziej taki ideologiczny, my tu, Polacy, do nie tradycji. Tak głupio, nie jak teraz. Ale dokładnie, ale po pierwsze nie tak głupio, po drugie to dziedzictwo, że tak powiem, endecji, no, zawiera dużo różnych przemyśleń, które kompletnie w zasadzie zostały nie wiem, zapomniane nawet, nie to, że odrzucone, bo bez świadomości, to po prostu... I to jest pytanie, prawda? Znaczy, ja myślę, że do wszystkich Państwa, jako twórców myśli w końcu. Panie Michale Simonu, chciałem tutaj dorzucić dwie refleksje. Jeśli chodzi najpierw o endecję. Ja też ten tekst przywiązuję do niego dużą wagę i go bardzo cenię i pamiętam, jak Basia pisała ten tekst i przygotowała tą antologię. Ja do dzisiaj uważam, że ta książka Basi, która wyszła w podziemiu, a potem w aneksie, jest najlepszą prezentacją myśli wczesnoendeckiej, jaka w ogóle powstała w języku polskim. I pamiętam, jak wyszedłem z więzienia, mówiłem Aleksandra Hala, żeby napisał recenzję z tego. I on tak nie był w stanie przyznać, że najlepsza książka o endecji została napisana przez Basię, czyli przez kogoś z innego świata, że napisał, że ta książka się wpisuje w czarną legendę endecji. To nie jest prawda. Ona nie jest bezkrytyczna, a naprawdę jest czarna legenda. I to była moja uwaga pierwsza, a druga jest związana z tym. Mianowicie, że mi się wydaje, że ogromną zasługą tej książki, podobnie jak i poprzednich prac Basi, jest to, że ona przekroczyła horyzont
swoich mistrzów, a więc horyzont tych największych, jak Kołakowski czy Miłosz, to znaczy i Kołakowski, i Miłosz rzeczy nie stanie tego. Oni po prostu uważali, że to jest makulatura, po którą w ogóle nie warto sięgać. Natomiast Basia sięgnęła i spróbowała temu się przyjrzeć w nich, chociaż oczywiście nie bezkrytycznie. I to jest wielka zaleta. Teraz czy ta jej intuicja będzie miała swoje przedłużenia, to już jest pytanie do pana Michała i jego kolegów z krytyki politycznej. Czy potraficie tak spojrzeć wnikliwie, głęboko i nie bezkrytycznie? I to samo dotyczy tych szkiców o sztucznej narodzie. I druga uwaga, że to jest fantastyczne, niezwykle wartościowe źródło do historii tego czasu. Oczywiście ja się zgadzam z tym, co Andrzej mówił, to rozróżnienie po pokolenie środowisko. Oczywiście w ogóle ta konstrukcja po 1968 jest dosyć ryzykowna, ale z tego punktu widzenia chciałbym Państwa namówić na lekturę eseju Basi, który się ukazał w ostatnim numerze Przeglądu Popolitycznego, który jest taką refleksją spisaną na marginesie lektury książki niestety niedokończonej Litki Burskiej o pokoju 68, książki ogromnie wartościowe. Różnica między autorkami, poza oczywiście tą różnicą, że Basia była w sercu rzeczy, okej, ale show. Natomiast Litka już z perspektywy od osoby młodszej patrzyła to z dystansem. Jest to, że u Litki na pierwszym miejscu są świadectwa literackie. Znaczy ona tam analizuje pierwsze tomy Krynickiego, Barańczaka, Zagajewskiego i innych. I mnie się wydaje, że te książki razem czytamy, plus ten esej Basi, że one są niesłychanie ważnym świadectwem z czasu. Jeszcze do tego bym dodał, książka była niezauważona niestety. Taki rodzaj zbetonowanego pamiętnika o tym pokoleniu, to książka wydana w Szczecinie Leszka Szalugi. Bardzo ciekawa, zupełnie niedoceniona, niezauważona i co ciekawe, nikt z moich kolegów na to namawiał, łącznie ze mną, nie umiał z tego napisać recenzji. Bo to był, jaki tytuł? Nie pamiętam. Ona wyszła parę lat temu, 4 lata temu, 5 lat temu, nie pamiętam. To jest do sprawdzenia łatwo bardzo. I krótko mówiąc, no chcę, że tak powiem, pogratulować autorce. Ta książka rzeczywiście ogromnie wartościowa, ale każdy z nas, tu mówił Andrzej, mówił pan Michał, ma tutaj swój taki tekst szczególnie ulubiony. Otóż dla mnie szczególnie ulubionym tekstem tej książce jest esej o Marii Dąbrowskiej. O dziennikach Marii Dąbrowskiej. Niesłychanie interesujący. Moim zdaniem to w ogóle Maria Dąbrowska jedna z najciekawszych osobowości, osobistości Polski w XX wieku. Tak powiedziałbym. Bardzo ciekawa. Też kontrowersyjna, też ten tekst jest niebezkrytyczny, ale niesłychanie ważny. Chciałbym, żeby on był takim znakiem tego, co Andrzej Kioski napisał po śmierci Marii Dąbrowskiej. Co pisarz umarł, a więc żyć zaczyna. Zastanawiam się, wyniknął ten wątek endecki,
Mam jeszcze chwilę czasu, bo... Jest. I przyszło mi to, co mnie zafrapowało, to jest to zestawienie rzeczywiście myślenia o historii, nie tylko o sztuce i o kulturze, ale myślenia o historii radykalnych narodowców i ortodoksyjnych marksistów. Znaczy, czyli myślenie w kategoriach determinizmu, czy determinizmów różnych, czy konieczności historycznych. Ja mam tutaj to pojęcie pojawia się w bardzo wielu kontekstach, pojęcie determinizmu chyba najbardziej eleganckie jest to stwierdzenie Thomasa Nenclowe, podporządkowanie człowieka prawom determinizmu, jego włączenie w naturę pozbawia znaczenia życia i śmierć. Ja chciałem zapytać o znowu jakby kontekst historyczny i o współczesność. Historycznie to chciałem zapytać, czy nie jest jednak tak, że w latach, jeśli pomyślimy o ewolucji ustroju socjalistycznego, realnego socjalizmu, tak? Czy nie jest tak, że w roku 1975 czy 80 twarzą czy ikoną determinizmu historycznego już nie jest Wilhelm Friedrich Hegel, tylko Leonid Breżniew? To znaczy, krótko mówiąc, czy nie jest tak, że na poziomie ideologii, na poziomie myślenia, na poziomie idei, no mówiąc, żeby ideologia jest takim, no, obciążona jest to pojęcie, więc na poziomie idei, czy nie jest tak, że w jakimś sensie problem determinizmu po stronie radykalnej lewicy wtedy był chyba przezwyciężony? To znaczy, czy nie jest tak, że w jakimś sensie już rewizjoniści, tak, nawet jeśli nie zatrzymujemy się, ale już rewizjoniści w jakimś sensie, no, dekonstruują czy obalają, tak? To przekonanie o istnieniu spiżowych praw historii, tak? Że dla lewicy to właściwie już wtedy nie jest istotny punkt odniesienia. Więc moje pytanie jest rzeczywiście, dlaczego w latach 70. wasze środowisko zajmuje się problemem determinizmu, skoro jak się wydaje, być może się mylę, że ten problem intelektualnie jest przezwyciężony. No właśnie dlatego, że Breżniew, a nie Hegel. A co do współczesności, to może dopytam. Ja bym chciała coś powiedzieć. Adam tutaj powiedział tyle rzeczy dla mnie ważnych i tak bardzo pochlebnych przy tym, że no, chciałabym się do tego jakoś ustosunkować. Ustosunkowując się zarazem do twojego pytania. Bo padło tu pytanie o ideologię, o nasz stosunek do ideologii, który jakby był, nasze analizy jakoby były głębsze i rozumieliśmy te sprawy jakoś tak bardziej głęboko. Mnie się wydaje, że i ta sprawa determinizmu i nasze rozumienie ideologii, jeśli mogę mówić my, polegało po prostu na tym, i to bym w ogóle postulowała, że myśmy ideologię rozumieli jako doświadczenie ludzkie. To znaczy, starałam się zrozumieć endeków jako ludzi, którzy realizują pewną swoją wizję świata. Widziałam w tym ich doświadczenie ludzkie. Widziałam w tym pozytywy i negatywy, więcej negatywów. Gdybym miała się do tego ustosunkowywać dzisiaj, to uważam, że za mało miejsca poświęciłam antysemityzmowi. Ale zajmowałam się wczesną endecją i to było jakoś usprawiedliwione. To samo dotyczyłoby komunizmu. To, że dzisiejsi endecy czy faszyści bardzo płytko, instrumentalnie rozumieją swoją własną ideologię, no o tym wiemy, ale przecież potrafimy też powiedzieć, że ktoś był komunistą dlatego, że był idiotą, że w komunizm może wierzyć tylko idiota. Albo zbrodniarz. No, jeśli się spojrzy na ideologię marksizm, na komunizm, na tych starych komunistów, których w końcu znaliśmy i rozumiemy ich doświadczenie ludzkie w tym, że oni tutaj w coś wierzyli i o coś im szło, coś ich bolało, to myślę, że nasz stosunek i rozumienie tego będzie inne, będzie trochę głębsze. I to bym postulowała, dlatego że u nas nadal panują te okulary, które nie pozwalają widzieć w przekonaniu innego doświadczenia ludzkiego. Rozumiemy, nie chcemy go zrozumieć. Mówimy jakimiś ogólnikami, mówimy
obarczany jest od razu jakimiś emocjami, a tymczasem no, komunistom chodziło o to, że był wyzysk. Możemy to zrozumieć. Faszystom też o coś chodziło. Tutaj chcę powiedzieć, że są... Moja książka jest dedykowana pamięci Tony Czada. To nie jest przypadkowe. Ja uważam, że w myśleniu o naszej specyfice, o krajach wschodnioeuropejskich, kilka osób na świecie uczyniło wielki wysiłek, żeby nasze kraje przybliżyć Europie, żeby przybliżyć je światu. I to oni nas nauczyli myślenia globalnego, widzenia naszej historii narodowej, bo my na ogół operowaliśmy tylko historią narodową, włączenia ją w myślenie o historii Europy, o historii świata. To był między innymi Tony Judd. Uważam, że mamy ogromny dług do niego i dlatego mu tą książkę dedykowałam. Był taki spór. Jego uczniem był Timothy Snyder. Wielka inteligencja, wielka przyszłość przed nim. I człowiek, który zajmuje się właśnie naszym rejonem świata i naszymi doświadczeniami, widzi je bardzo głęboko. Spór między nim a Judd'em polegał na tym, że Judd odmawiał rozumienia, no znaczy powiedział, ja chcę rozumieć. Oni uważali, że żeby pisać o historii, trzeba rozumieć właśnie to doświadczenie ludzkie. Ale Judd mówił, ja jednak tu mam swoje granice. Faszysty nigdy nie zrozumieją tego. Faszysty w sensie, my mówimy nazista. Tutaj nie, tu odmawiam, tu Holokaust, tutaj te straszne rzeczy, to jest absolutnie, tego nie można zrozumieć. No a Snyder uważa, że trzeba to zrozumieć, że trzeba wczuć się w rozumienie tamtych ludzi i co ich doprowadziło do tego, że były komory gazowe. Znaczy, to dygresja mi przychodziło, znaczy, że zapewne na poziomie rozumienia mechanizmów, czy rozumienia tego, co określa nasze wybory, to pewnie jest postulat bardzo słuszny, z którym pewnie wszyscy się zgodzimy. Natomiast jest też ten drugi wymiar etyczny, to znaczy jak się mówi, że ja odmawiam rozumienia, tak, motywacji, to też może to znaczy, że jakby ja nie dopuszczam takiego przekonania, że na przykład, że przyzwoity człowiek mógł być nazistą, prawda, bo że przyzwoity człowiek mógł być komunistą, ja wydaje mi się, że tak, no i że pewnie było wiele takich przypadków z racji, powiedzmy, momentu urodzenia nie miałem specjalnie okazji poznać takich ludzi, ale wasze środowisko, wasze pokolenie na pewno tak. Faktycznie w przypadku nazisty jest to dużo trudniejsze do wyobrażenia. Tak? To chyba to jest jakaś potoczna intuicja, ale tak sądzę, że chyba jest to jakieś dużo trudniejsze. To nie jest pan Niemcem. Pewnie tak. Może to jest. To jest pewnie jakiś argument. Ale chciałem zapytać jeszcze a propos tego... Chciałem dodać, bo w takim razie rozumiem tą odpowiedź historyczną, tak? Znaczy, dlaczego zajmujecie się w tamtym okresie na przykład problemem konieczności historycznej wyborów ludzkich? No rozumiem, a chciałbym teraz, znaczy jakby trafia mi to do przekonania, ta argumentacja, tak? Znaczy, że ona pozwala zrozumieć początki komunizmu na przykład, czy początki totalitaryzmu. Natomiast pytanie moje o czas obecny byłoby takie, czy nie jest trochę tak, że determinizm przeniósł się na inną stronę barykady zupełnie. To znaczy, że dziś deterministami nie są ani skrajni lewicowcy, ani chyba skrajna prawica też nie, że determinizm jest raczej gdzieś po stronie tych, którzy w ostatnich kilkunastu, dwudziestu, w ostatnim ćwierćwieczu powiedzmy, tak, twierdzą, że pewne mechanizmy, globalizacja jest takim przykładem, że one są po prostu nieuniknione, że to jest tak jak pogoda, tak? Czy tak jak klimat. To jest coś, co się dzieje, ale na co poszczególne... Klimat nie jest dobrym przykładem. No, mówię, że tak jak pogoda, tak? Że to są takie zjawiska naturalne, które są, to są mechanizmy niezależne od działalności człowieka i w związku z tym jedyne, co można zrobić, jedyna rozsądna rzecz, jaką można zrobić, to się im poddać, tak? I jakoś się w nich umieścić, tak? Czy nie jest po prostu tak, że deterministami historycznymi, zwolennikami konieczności historycznej po prostu zostali, ja wiem, że redaktor Michał nie lubi tego słowa, ale neoliberałowie na przykład. Ja powiem, ja może dlatego tego słowa
nie lubię, dlatego że pańscy koledzy tego słowa używają kija baseballowego, tylko żeby im popogowy walić, jesteś neoliberał, a potem udowodni, że nim nie jesteś. To ja powiedział tak. Pana pytanie jest bardzo ważne. Zastanawiam się, ja widzę ten dywiz na trzech planach. Pierwszy plan to jest ten wielki determinizm sekt rewolucyjnych, którzy wierzą, że odkryli tą tajemnicę historii, że świat w tą stronę będzie. To są sekty, ich jest mało. To są w sumie nieliczne grupy. Ale oni w to fanatycznie wierzą i ta wiara im daje moc. Jan Kor gdzieś pisze, że podczas okupacji zrozumiałem sens historii, że nosicielem tego sensu historii jest czerwona armia. I to jest jakby pierwszy wymiar determinizmu. Drugi wymiar to jest 47 do 50, powiedzmy, 6 roku. Dokonało się. Te nieliczne sekty miały poprawną diagnozę. Wszyscy ci, którzy temu sprzeciwiali, skończyli jak Maciek Chełmicki z Popiołu i Diamentu na śmietniku historii. I sprzeciw przeciwko temu determinizmowi jest sprzeciwem w imię wartości etycznych. Ja kiedyś napisałem książkę o pisarzach, którzy w imię tych wartości sprzeciwiali. To też był skóra Konrada, prawda? Między... Tak, tak. Potem... To Konrad był, tak, ale oczywiście Szczepański, Herbert, Kisielewski, Malewska, Tudorowicz, Gołubiec, Ezelberg oczywiście. I jest trzeci determinizm, który ma twarz Breżniewa, że oczywiście Marcin jest martwy. Po 68 roku tego nikt nie bierze serio. Tutaj on jest odrzucony po Czechosłowacji i po marcu. To tutaj ta pępowina jest przecięta brutalnie bardzo i to widać bardzo wyraźnie na przykład w twórczości Artura Międzyrzeckiego. Bardzo wyraźnie. To jest taki moment cięcia, brzytwa kranu. Na zachodzie no to moi rówieśnicy, no to oni uważają komunizm za element establishmentu kapitalistycznego. Partię komunistyczną we Francji, tak? No, tak, ale to komunizm jest. A prawdziwość to są oni sami. I w moim przekonaniu oni sami nie mają wątpliwości, że świat zmierza ku komunizmowi, ale nie to jest ich główny motyw. Tak jak ja rozumiem to, główny motyw to jest motyw wolnościowy. Zawania się zabrani. Bądź realistą, żądaj tego, co niemożliwe. Znaczy to jest jakby taka wewnętrzna niekonsekwencja, która jednak jest ważna bardzo. I w tym sensie spór o ten determinizm Breżniewa. Ja mogę tutaj mówić o sobie. Ja pamiętam, że dla mnie wprowadzenie stanu wojennego w Polsce to była śmierć komunizmu. Dlatego, że delegitymizacja komunizmu przez klasę robotniczą. To koniec komunizmu jest w dowolnym rozumieniu tego słowa. Teraz jak pan pyta o dzisiejszy dzień.
jest pewien rodzaj dwojakiego determinizmu. Jest ten determinizm, o którym pan tu mówi, globalizacja i tak dalej. No, pewnego typu zjawisk towarzyszących globalizacji pan też nie chciałby likwidować. No. Komputery, prawda, internet, te wszystkie co. Ale jest też takie rozumienie determinizmu, że ten konkretny model dziś funkcjonujący to jest pakiet. Że w związku z tym tam z niego nie można nic wyjąć. Pamiętam, miałem kiedyś długi spór na temat z wielkim węgierskim ekonomistą, profesorem Kornajem, już nie wspomnął w wielu moich sporach na temat, Walterwiczem Leszkiem. Tego ogromnie cenię, bardzo szanuję, ale w tej sprawie się po prostu nie zgadzam. I ja uważam, że tutaj ja nie wierzę w tą tezę, która udaje determinizm, a jest po prostu oportunizm. To znaczy, że nie można inaczej zorganizować, nie wiem, systemu ubezpieczeń, służby zdrowia, edukacji, dlatego że to jest to żelazne prawo gospodarki rynkowej. Nie, wcale nie. Natomiast dlaczego się sprzeciwiam słowu neoliberalizm? Bo ono zastępuje debatę, panie Michale. Ja chętnie... Ale to są inne słowa, też takie roszczeniowiec też zastępuje czasem debatę. Nie, roszczeniowiec to dokładnie wiadomo, co to znaczy. To dokładnie można powiedzieć, że często nieuczciwie używany. Ale co to znaczy roszczenie, to wiadomo. To jest ten, który buduje swoją filozofię na roszczeniu w stosunku do państwa. Natomiast to znaczy neoliberal, co kto chce. I do czego bym namawiał, wracając do sytuacji przed 100 lat, w socjaldemokracji był, jak pan oczywiście świetny, był ten konflikt między Kautskim a Bernsteinem. Gdzie Bernstein mówi, zostawmy te świetlane wizje. Zajmujmy się tym konkretnym, co zmienić można. Słucham? Że ruch jest wszystkim. Nie, ruch jest wszystkim. I mnie się wydaje, że w tym sensie tu się zgadzam z Gindelem Grassem, rację miał Bernstein. Te pozytywne zmiany dokonują się ruchem ślimaka. I często te pozytywne zmiany postulowane przez socjaldemokrację są realizowane przez chadeków czy konserwatystów. Więc jak pan pyta o przyszłość, jedyny, krótko mówiąc, ja uważam inaczej niż pan, ja mam inną diagnozę. Dla mnie zagrożeniem dzisiaj w świecie nie są neoliberalni determiniści. Dla mnie zagrożeniem w świecie są rozmaitego rodzaju ruchy totalitarne. Ja nie wchodzę do, czy one są prawicowe czy lewicowe. One mogą mieć różne maski. Bractwo muzułmańskie jest prawicowe czy lewicowe. PiS jest prawicowy czy lewicowy. Ten polski wariant Bractwa muzułmańskiego. Szanowni Państwo, nie wiem, jeszcze mamy czasu, ale być może ja jeszcze oczywiście miałbym dużo pytań, żeby zadać, ale być może ktoś z Państwa chciałby zadać Państwu pytanie naszym gościom. Są ochotnicy. Ochotnicy w Polsce. Ja przepraszam, ja się tłumaczyłem panu Michałowi, że ja wcześniej będę musiał wyjść, więc to nie jest to, że ja dezerteruję,
chociaż oczywiście się boję tych pytań, ale że rzeczywiście mam zobowiązania rodzinne. Szanowni Państwo, to ja zadam pytanie. Pytanie będzie krótsze, nieco, no, chyba poprzednie były nieco przydługie z mojej strony. To jest pytanie o wizję zaangażowania artysty i intelektualisty. Ta wizja w waszym środowisku ewoluowała. To jest zresztą temat wywiadu, którego Barbara Turecz udzieliła Cezarowi Michalskiemu. I ja już chciałbym zapytać wszystkich troje z Państwa o to, czy nie macie takiego wrażenia, że dziś, w momencie, kiedy świat się nam tak szalenie skomplikował i gdzie sztuka może być ważnym, ciekawym instrumentem poznania, podkreślam, a nie wcielania w życie albo szerzenia gotowych diagnoz, ale właśnie poznawania rzeczywistości. Czy nie jest tak, że dziś, to sformułowałem sobie w taki nieco uproszczony sposób, ale że może dziś bardziej nam potrzeba nowego świata nieprzedstawionego niż nowej solidarności i samotności. Krótko mówiąc, że jeśli by, podkreślam, w pewnym uproszczeniu, myśleć o ewolucji myślenia waszego środowiska, o powinnościach sztuki, no najpierw był to właśnie świat nieprzedstawiony z postulatem, aby wreszcie go przedstawić w sposób adekwatny, a potem to ewoluowało w kierunku dystansu od historii. No i stąd moje pytanie, to znaczy, który z tych wariantów, a może to jest w ogóle fałszywy dylemat albo fałszywa dychotomia w dzisiejszych czasach, ale który z tych modeli uważacie za wskazany, właściwy i potrzebny? To znaczy, przyjmuję, że mówimy tu pewnym skrótem, bo każda z tych książek ma swojego autora i ten autor najlepiej by odpowiedział na to pytanie. Ja chcę przypomnieć, że świat nieprzedstawiony powstał wtedy, kiedy autorzy mieli 30, nie mieli jeszcze 30 lat, nie 20 kilka lat. Postulatem świata nieprzedstawionego było opisać naszą rzeczywistość. Naszą rzeczywistość w latach 70. To była zachęta bardzo daleko idąca do tego, żeby pisarze opisywali naszą rzeczywistość polityczną. Z tego punktu widzenia poddano krytyce największych polskich pisarzy, poetów, bo niedostatecznie opisywali tą rzeczywistość. Ci autorzy mieli dalszy ciąg swojego rozwoju i Adam Zagajewski, mając już lat 36, napisał Solidarność i samotność. Temat książki Solidarność i samotność to jest problem artysty, który jest, rozumie, co się dzieje w kraju, czuje jakby związki i poczuwa się do tych związków ze starym społeczeństwem walczącym w tym czasie, a zarazem wie, że jego sztuka może się realizować tylko w samotności. To jest bardzo, bardzo dobra książka o problemach artysty i o jego myśleniu o obowiązkach wobec społeczeństwa i o odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Książka zresztą niedoceniona. Jeżeli chodzi o tą pierwszą książkę, ona była odczytana jako manifest, ale to był manifest nie całego środowiska, to był manifest pewnej grupy literackiej. Ta książka nie była odczytana jako manifest na przykład naszego środowiska, bo myśmy mieli swoje manifesty wcześniej napisane. To był list otwarty, to było mówienie o polityce wprost, a nie przez zarzuty, że jakiś pisarz nie opisał właściwie. Błędem, uważam, i słabością tej książki, której ja na przykład nie uważałam za manifest mojego myślenia, było to, że można namawiać artystę, żeby opisał
rzeczywistość wtedy, kiedy pewna tradycja literacka jest bardzo silnie ugruntowana. W Polsce w ogóle nie było dobrej, ugruntowanej tradycji pisania o rzeczywistości. Po prostu prozy realistycznej. Więc te zarzuty w gruncie rzeczy, które oni stawiali, były pseudopolityczne. To znaczy zaszyfrowane to była pretensja młodych artystów, taką jak dzisiaj też możemy usłyszeć, że jakiś wielki artysta niedobrze opisał problem robotnika, podczas kiedy ten problem robotnika w ogóle u niego nie występuje, bo on się zajmuje czymś innym. Albo występuje, tylko jest jakby przesądzony i inaczej nazwany, inaczej pokazany, na przykład jako los robotnika. To już nie odpowiadałoby tym postulatom politycznym. Więc pytanie, czy teraz bardziej nam zależy na tym, że powstała solidarność i samotność, czy no, to jest takie pytanie troszkę, no, powiedziałabym, nawet jako skrót nietrafne, bo oczywiście należy opisywać rzeczywistość. Rzeczywistość zawsze się poznaje od nowa, ona zawsze jest nowa i rzeczywiście zawsze zasługuje na to, żeby na nią spojrzeć i ją opisać. Tego nam brak. No ale z tego, że my będziemy namawiać artystów do tego, żeby oni napisali powieść realistyczną, no mogą wyniknąć jakieś rzeczy mało. Niekoniecznie. Czy może dramat społeczny Pawła Nowickiego ma być równie adekwatny? Ja mam inny trochę tutaj pogląd niż wasza na tę książkę. Ja to miałem trochę ambiwalentny. Z jednej strony w tej książce był taki oddech. Czemuż to o tym pisać? Nie chcecie panowie, pytany z dziadów Mickiewiczowskich. Z drugiej strony moja pretensja do autorów, Ido i Juliana, Ida Adama, proponowałem wtedy rozmowę z nimi, była więc jedna następująca. Panowie, wam się tych książek, które piszecie, nie chcę uważnie przeczytać. No to co Julian tam wypisywał o wierszach Herberta, to było najłagodniej mówiąc, najłagodniej, nie na temat. A oczywiście mówię to znacznie ostrzej. To znaczy, każdy utwór literacki powstaje na styku między czytelnikiem a autorem. I ja wiersze Zbigniewa Herberta odczytywałem jako wierze, że wprost mi mówiły o mojej rzeczywistości językiem, który poeta uznał za stosowny, za właściwy, ale to można pójść dalej. Sztuki teatralne tego Zbigniewa Herberta, one są już niesłychanie realistyczne. Właśnie w tym rozumieniu, jaki temu nadaje Basia. Więc krótko mówiąc, tak, tę książkę uważałem za porażkę, ale autorów, którzy wzięli wspaniały oddech. A jeśli chodzi o solidarność i samotność, to się zgadzam z tym, co powiedziała Basia. To nie jest tylko artysta, to w ogóle intelektualista, który jeżeli chce mieć dystans do tego, co się dzieje, i ma ambicje spojrzenia na to z lotu ptaka, choćby takiego, jaki tutaj chcę zareklamować w wczorajszej gazecie wyborczej, esej Janosza Kisza. To jest esej o polityce, ale właśnie pisany z pewnej perspektywy niepartyjnej, że tak powiem. Perspektywy, jak by powiedział Raymond Aron, spektatora angażé. To ta samotność, czyli inaczej mówiąc niezależność, bo to o to w końcu chodzi. O niezależność. O niezależność nie tylko od wroga, od dyktatury, ale też od przyjaciół. No, to tyle było i przepraszam bardzo, ale ja naprawdę uciekam nie tylko z kurzostwa. Nie, no cóż powiem na koniec, chyba nie uda.
Więc ja właściwie już tak pod koniec, znaczy rzeczywiście trochę odnosząc się do tego, co to było powiedziane, też uważam, że jakby nam brakuje narracji pewnych takich szerszych, pokazujących właśnie przemiany świata, w którym żyjemy, miejsce nas samych w tym świecie i próbujących się zmagać z tymi różnymi przeciwnościami. Dlaczego tych narracji brakuje, to nie wiem, ale wracając do książki, to chciałbym właśnie na taką narrację Państwu zwrócić uwagę. Tu są takie właśnie teksty niepozorne, dwa, które moim zdaniem są bardzo dobre. W lata 70. polityka, lata 70. poszukiwania. To są takie dwa teksty, w sumie syntetyczne, no właśnie dotyczące próby scharakteryzowania obrazu nastrojów, myśli, problemów, dylematów, nadziei, obaw tego dziesięciolecia. Ja uważam, że to są bardzo dobre teksty właśnie pokazujące, no nie powiem, że wszystko co najważniejsze, bo to może być za dużo, ale w każdym razie bardzo dużo tego co najważniejsze w naszym myśleniu o tamtej przecież strasznie ważnej epoce. No i właśnie, i takich tekstów mi brakuje jakby dzisiaj. Być może też nie czytałem Janusza Kisza, ale może tam coś takiego trochę znajdę. Ale rzecz jasna, potrzeba trochę dystansu. Te teksty są pisane z pewnego niedużego, ale jednak dystansu. Do wiele rzeczy, które tutaj były przedmiotem dyskusji dotyczących no też tamtych różnych nadziei, dylematów, to też właśnie w tych dwóch tekstach Państwo odnajdziecie. One nie były w Respublice drukowane. Nie, przepraszam. Tak. W Respublice? To znaczy, przepraszam, jeden to jest fragment wywiadu dla Michalskiego, Cezarego, a jeden był w Respublice. Tak? Barbaro-Pińskiej. Nie. To późniejszy. To jest fragment niewydrukowany wywiadu, który był opublikowany. Ale ja, ponieważ tutaj się mówi, że pisarze nie piszą, to spojrzenie moje padło na, tutaj na panią Tulli i chcę powiedzieć, że jedna z najważniejszych książek o Polsce, jeżeli nie najważniejsza, jest autorstwa tu obecnej. Jest to proza i są tam opisane to, co wydaje mi się powinno być opisane, kiedy ktoś mówi, że Polska szuka swojego obrazu. To są włoskie szpilki. Brawo. Myślę, że mi jakoś chyba bliższy jest świetnie przedstawiony, może dlatego, że jeśli z tej opozycji, którą tutaj w pewnym uproszczeniu zarysowaliśmy, może dlatego, że nie mam jeszcze 30 lat, ale chciałbym też powiedzieć, że ta książka jest dla mnie ciekawym przeżyciem, bo daje taki bardzo, nie sobie jest skondensowany, to brzydkie słowo trochę, ale bardzo syntetyczny obraz myślenia szalenie istotnej formacji, to znaczy takiej, która formacji środowiska, która wpłynęła o obraz myślenia, jak sądzę, reprezentatywny dla środowiska, które określiło sposób myślenia, jeśli nie całego pokolenia, to istotne jego części, zwłaszcza pokolenia osób zaangażowanych w życie publiczne które ukształtowało naszą rzeczywistość, tak? To jest też jakoś niesamowite, to znaczy poczucie, że czyta się tekst kogoś i o kimś, kto, proszę wybaczyć, kolokwializm, robił historię. To znaczy, to jest takie poczucie, które ma się chyba coraz rzadziej. Być może to wynika z tego, że ten wpływ i podmiotowość we współczesnej rzeczywistości chyba są
one są dużo bardziej złożone, dużo bardziej rozmyte i trudne do wyodrębnienia. I dlatego to jest, między innymi dlatego, to jest taka ciekawa lektura. Bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani przyjąć. Przynajmniej i odwiedzić nas, podyskutować. Ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję również Panu Profesorowi Fiszkę za uwagę i przynajmniej na studiach.